Większość z nas tankuje zbiorniki paliwa do pełna, gdy kończy się paliwo. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jest to wygodniejsze i oszczędza dodatkowych podróży na stację benzynową. Jeśli jesteś osobą, która również to robi, na pewno kojarzysz ten głośny stukot, który słyszysz, gdy zbiornik jest pełny. Jest to dźwięk informujący nas, że proces został zakończony i można bezpiecznie wyjąć dyszę z pojazdu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób pompy paliwa stały się tak inteligentne? Przyjrzyjmy się procesom, które za tym stoją. Za każdym razem, gdy napełniamy zbiorniki paliwa, zastępujemy znajdujące się w nich powietrze cieczą. Powietrze uchodzi przez małą rurkę znajdującą się w dyszy paliwa. Wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz zbiornika, ciśnienie to jest uwolnione z uchodzącym powietrzem. Za każdym razem, gdy zaczynamy pompować paliwo do zbiornika, jego rura bardzo szybko wypuszcza powietrze. To wydostaje się pod takim ciśnieniem, że wystarcza do utrzymania zaboru gazowego w pozycji otwartej. Gdy nie ma już powietrza, które mogłoby się wydostawać, ponieważ zbiornik jest wypełniony paliwem, otrzymujemy niewielką siłę ssącą, która przesuwa zawór z powrotem do początkowej pozycji zamkniętej. Nie ma tu żadnego elektronicznego czujnika ani urządzenia, to tylko niewielkie ciśnienie i ssanie, które nazywane są efektem Venturiego. Jasne, można pomyśleć, że dodanie kilku kropel paliwa po zatrzymaniu pompy nie będzie takie złe. Może to nawet dać ci trochę więcej czasu, zanim będziesz musiał wrócić na stację benzynową. Jednak jest to potencjalnie niebezpieczne i powinieneś powstrzymać się od takich dolewek. Większość rodzajów paliwa potrzebuje trochę miejsca, aby się rozciągnąć, więc dodanie tej odrobiny do baku może prowadzić do niepotrzebnego, dodatkowego ciśnienia. Mogłoby nawet dotrzeć do filtra węglowego samochodu, który działa tylko w przypadku oparów. Wszystkie te działania mogą spowodować uszkodzenie silnika samochodu. Jeśli jeździsz już od jakiegoś czasu, na pewno to wiesz. Nawet gdy zapali się kontrolka gazu, nadal masz kilka kilometrów do przejechania, zanim twój samochód całkowicie przestanie działać. W zależności od typu samochodu, jaki posiadasz, z pewnością dotrzesz do następnej stacji benzynowej na czas. Prawdopodobnie będzie w stanie przejechać od 64 do 77 kilometrów, zanim całkowicie przestanie działać, ale najlepiej sprawdzić specyfikację każdego producenta samochodu. Może to być również związane z rozmiarem zbiornika paliwa. Oto kolejna wskazówka, o której warto pamiętać, jadąc na stację benzynową, a która może uratować ci życie. Gdy wysiądziesz z samochodu, upewnij się, że najpierw dotknąłeś pojazdu, a dopiero potem dystrybutora paliwa, szczególnie zimą. Wynika to z małej rzeczy zwanej elektrycznością statyczną. Jest to bardziej zauważalne w chłodniejszych porach roku, ponieważ wtedy nosimy ubrania, które są bardziej podatne na ten efekt, takie jak nylon czy poliester. Poruszając się po samochodzie, można wytworzyć elektryczność statyczną. Po dotknięciu dyszy paliwa potencjalnie mogłaby pojawić się iskra, a gdy dzieje się to w pobliżu łatwopalnych roztworów, jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. Upewnij się tylko, że dotykasz metalowej części samochodu i możesz już bezpiecznie kontynuować tankowanie. Chcąc utrzymać samochód w doskonałym stanie, nigdy nie pozwól, aby poziom paliwa w zbiorniku spadł poniżej 1/4, ponieważ po tym, gdy w zbiorniku zostaną już ostatnie krople paliwa, może dojść do kondensacji, która rozcieńczy gaz i potencjalnie uszkodzi silnik. Co więcej, te ostatnie krople mogą nie być paliwem najlepszej jakości. Na dnie zbiornika w większości samochodów znajduje się osad paliwa, który również nie jest najlepszy dla silnika samochodu. Upewnij się więc, że regularnie odwiedzasz stację benzynową, zanim zacznie się świecić kontrolka. Gdy kierowca zapomni zmienić bieg podczas jazdy, silnik potrzebuje więcej paliwa, aby osiągnąć określoną prędkość i spowoduje to zwiększone zużycie paliwa. Jazda z dużą prędkością wymaga dostarczenia dużej ilości benzyny do silnika przy niskiej prędkości, ale nie może się ona w pełni spalić, co doprowadzi do nagromadzenia się dwutlenku węgla. Aby temu zapobiec, należy wcisnąć pedał gazu do dechy i wydmuchać spaliny. Jeśli jeździsz głównie do pracy, dobrym rozwiązaniem może być wyjechanie samochodem na autostradę, ale to również nie zapobiegnie całkowicie gromadzeniu się dwutlenku węgla. Jeśli nie masz garażu lub musisz parkować samochód na zewnątrz przez dłuższy czas, specjaliści zalecają jego cotygodniowe mycie. Może to brzmieć jak spory wydatek, ale jeśli weźmiemy pod uwagę kwaśne deszcze lub ptasie odchody, warto chronić wykończenie samochodu tak długo, jak to możliwe. Albo hej, możesz zamienić to w popołudniowy trening. Mycie, odkurzanie i woskowanie samochodu spala około 1100 kalorii.
To samo dotyczy szyber dachu, jeśli samochód jest w niego wyposażony. Specjaliści od konserwacji samochodów twierdzą, że należy często otwierać szklany lub metalowy panel, aby upewnić się, że otwory odpływowe nie są zablokowane przez zanieczyszczenia. Aby sprawdzić, czy odpływy działają prawidłowo, wlej do nich trochę wody. Będziesz potrzebował kogoś do pomocy, aby zobaczyć, czy woda wypływa prawidłowo. Jeśli nie jest odprowadzana, najprawdopodobniej trafi do wnętrza samochodu. Ale zbyt częste mycie ręczne lub odwiedzanie myjni automatycznych również może być szkodliwe. We wszystkim trzeba zachować równowagę. Niektórzy entuzjaści samochodów zauważyli, że włosie na myjniach automatycznych potrafi być nieco zbyt szorstkie. Może potencjalnie uszkodzić lakier samochodu, a nawet wycieraczkę. Najlepiej, jeśli samochód jest myty ręcznie i przy użyciu płynu, który jest delikatny dla lakieru samochodowego. Upewnienie się, że masz opony tego samego rodzaju, nie jest tylko kwestią estetyki. Ma to ogromne znaczenie dla niektórych wrażliwych elementów samochodu, takich jak na przykład system ABS. Mieszanie opon może uszkodzić prędkościomierz i czujniki związane z kołami samochodu. Różne typy opon różnie reagują na te same wartości ciśnienia lub tarcia, co może zaburzyć ogólną równowagę samochodu. Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym nie czujesz, że twój samochód jest bezpieczny przez cały czas, możesz rozważyć zainstalowanie systemu śledzenia w swoim aucie. Prawdopodobnie będzie to wymagać konsultacji z profesjonalistą, ale jeśli twój samochód zostanie kiedykolwiek przez kogoś przemieszczony, większość tych systemów opiera się na technologii bezprzewodowej i GPS, aby emitować sygnał, pokazując lokalizację pojazdu. Ale jeśli to trochę za dużo, to podstawowa trzypunktowa lista kontrolna bezpieczeństwa, o której trzeba pamiętać za każdym razem, gdy chcesz upewnić się, że twój samochód jest bezpieczny i zdrowy. Po pierwsze, zamykaj go za każdym razem. Nawet jeśli uważasz, że znajdujesz się w okolicy, w której nie ma zbyt wielu kradzieży, niezamknięty samochód zaparkowany na zewnątrz może wydawać się kuszący dla nieproszonych gości. Następnie należy dokładnie rozważyć lokalizację parkingu. Jeśli to możliwe, parkuj blisko miejsca zamieszkania i w dobrze oświetlonym miejscu. Powinno to zniechęcić potencjalnych intruzów. Oszuści nie są wielkimi fanami dobrze oświetlonych miejsc. Wreszcie, zawsze wyjmuj torebki, telefony komórkowe lub inne cenne przedmioty z samochodu przed pozostawieniem go bez nadzoru. Jeśli jednak musisz zostawić jakieś rzeczy w środku, upewnij się, że są umieszczone w niewidocznym miejscu, na przykład w bagażniku lub w innych schowkach pojazdu. Ważne jest też utrzymywanie samochodu w czystości tak często, jak to możliwe. Jeśli pojazd wygląda na czyste i zadbane, ludzie mogą założyć, że masz skuteczny system alarmowy i GPS. Zasadniczo jest to kolejny skuteczny sposób na odstraszenie potencjalnych intruzów.